Witam serdecznie. Jeszcze przed ogłoszeniem dzisiejszego konkursu powiem wam, żebyście sprawdzali oferty wymiany, bo troszkę tutaj skinów wam wysłałem, więc sprawdzajcie koniecznie oferty wymiany i akceptujcie tutaj, bo bardzo dużo pięknych skinów zostało oczywiście rozlosowanych z ostatnich filmów. No i oczywiście jakbyś dzisiaj chciał wygrać tego pięknego USP, no to zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Oglądaj oczywiście film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście jako są pełnoletnim jesteś, użyj kodu Crocs na GeForce Skinsie, wystarczy czy zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny guziczek kod promocyjny i tutaj kodzik Crocs i przez 2x wpiszesz 5% więcej do każdej wpłaty otrzymujesz i skrzyneczkę na start za free. Jeszcze ci tylko powiem, że na Discordzie, na kanale Uszyskina będzie dzisiaj wieczorem giveaway, więc kogo jeszcze nie ma na Discordzie, no to serdecznie zapraszam, link w opisie. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Crocsi otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A my dzisiaj, no mamy 7 koła. No 7 koła to jest sumka naprawdę sympatyczna. Na otwieranie oczywiście skrzynek, ale zaczniemy sobie dzisiaj od batelki. Potem przejdziemy oczywiście na skrzyneczki od was, zobaczymy co tam ugotowaliście, czy jakieś nowe skrzyneczki się pojawiły. Wjeżdżam w tą skrzynkę za 1120, bo powiem wam, że to jest taka skrzynka, wydaje mi się, bardzo zbalansowana. To jest skrzynka oczywiście, gdzie mamy do trafienia same noże Slaughter. No i tak naprawdę wystarczy nam jeden lepszy nóż, żeby taką batelkę wygrać, więc zobaczymy, co nam tutaj uda się oczywiście wyczarować. Nawet taki Paracord, on kosztuje chyba 1400, czy tam nawet 1500 zł, więc zobaczmy. Wszystko, tylko nie... chyba Shadow Daggery, tak mi się wydaje. Tutaj, no, ciekaw jestem, co będzie droższe. No niestety tutaj Ursus minimalnie droższy, zobaczymy jak będzie dalej, no ale tutaj Classic Knife spada i to jest 1600 zł, dokładnie. Wszystko, tylko nie te Shadow Daggery i ostatnia skrzynia, no powiem wam tak, że tu tutaj będzie chyba ciężko do tego... Nie, to się nie wydarzyło. No ja już myślałem, że to będzie nasze, stary. Ja nie mogę. Zabrał mi marzenia, stary. Zabrał mi marzenia o lepszym jutrze, o wygranej bitwie. No dobra, powiem wam tak, wjeżdżam jeszcze raz, tylko że dorzucam tutaj jeszcze jedną skrzynkę, jaką będzie skrzynka... Jaka? Zastanawia się. No to jest skrzynka... bilioner i taką skrzyneczkę mogę zapodać dwa razy. Dwie szanse tak naprawdę, żeby coś tutaj z tej skrzynki dostać. Zobaczmy, no jeżeli to nam się nie powiedzie, no to będzie no bardzo ciężko, bo to jest bitwa all in. Jeżeli ją przegramy, no to zostajemy tak naprawdę z niczym. Mam tu jeszcze jakieś dwa skinowe kuno, ale to jest zaledwie z 300 może. No tą bitwę po prostu musimy wygrać. Jest to bitwa o być albo nie być. Pierwsze otwarcie. No, może takie dosyć przeciętne. Niestety nawajka i Shadow Daggery dla mnie. No i tutaj Paracord na mojego przeciwnika. To jest 1400 zł. Z tej ostatniej skrzyni musimy coś dostać. No ale no niestety nie spada nic. I no będzie bardzo ciężko do tego wrócić. No skrzynia Billionaire musi tutaj pokazać pazur. Mamy 5-7, jest to 500 zł, więc jeszcze jesteśmy w grze. Ale coś tu musi chyba jeszcze polecieć, żeby tą bitwę wygrać. Tym bardziej, że mój przeciwnik trafiłem 4 Asimov. Powiem tak, nie poszło nam najlepiej, ale no próbujemy jeszcze raz. 15 skrzynek, 10% luksury. Koszt tej bitwy no prawie 4200 zł, więc no tutaj niestety no suła potężna poszła na tą bitwę. I no czym powiedziałem niestety, bo no póki co niestety no właśnie te skrzynki, no 4 otwarcia i póki co jest totalnie pusto, no 10%, czy to dużo? No często tutaj z tej skrzynki potrafią polecieć jakieś fajne skiny, no mój przeciwnik niestety teraz zdobywa no auga za 1500 i no niestety póki co no bardzo źle to się dla nas układa, no trzeba sobie powiedzieć, no taka MK Welcome to the Jungle jak spadła, no to definitywnie by nam no dała sympatyczny bardzo profit, tutaj AWP-ka spada 1200 zł, no jest to niestety mniej niż ten aug, więc no jeszcze tutaj oczekujemy jednego chociaż temu. No powiem tak, no spada MK Welcome to the Jungle, no tylko że mojemu przeciwnikowi i żeby teraz to wygrać, no naprawdę będziemy musieli się postarać. No chociaż to tutaj wydaje mi się, że jakby spadła ta MK Field Tested, to wydaje mi się, że ta przewaga już mogłaby być na naszym koncie. No ale właśnie, zostały 4 skrzynki do końca. Jeżeli tą bitwę przegramy, zostaje no 2000 zł. No i powiem tak, no jeżeli... Właśnie, jeżeli przegramy, no to naprawdę tragedia dzisiaj będzie, bo no chyba dosłownie przegraliśmy wszystko, co było możliwe. No ale no zobaczmy jeszcze do końca, poczekajmy.
jeszcze ostatnia skrzynka przed nami będzie lecieć i wtedy będziemy się zastanawiać, co zrobić z resztą. No i niestety, no tak to się zakończy. No powiem tak, no tutaj jest 5 koła w tej bitwie, wydaje mi się, że będzie ponad nawet, no 5600. No jak pech to pech, tak? Trzeba sobie powiedzieć, a wupka jeszcze tutaj na pocieszenie, no ale to będzie miłe. 12 zł może maksymalnie. Zaczęliśmy bitwę o znacznie więcej, więc spróbujmy ten jeden ostatni raz. 2000 zł, tylko no właśnie, ja nie mam teraz pomysłu totalnie, w jaką tu skrzynkę wjechać. Wszystko dosłownie mnie zawiodło, no ale no nie wiem, no zobaczmy może skrzynkę Merganiego. 240 to już tu jedna, wrzucimy takie 3, do tego dorzucimy, no dwa razy tutaj skrzynka Wronka, no i tutaj może skrzynka Bilioner, ten jeden ostatni raz. No dobra, no spróbujmy może, albo wiesz co, zrobimy inaczej, wrzucimy skrzynkę tą, tylko czy będzie mi stać, zabraknie mi 3 zł. No dobra, niech wjeżdża Neptun. 1920 zł, bitwa na dwie osoby. I zobaczmy, czy uda nam się do tego filmu jakkolwiek wrócić. A hasło konkursowe. No jak chcesz poznać oczywiście hasło konkursowe, no to napisz, czy dostałeś ode mnie ostatnio skina. No bo troszkę ich wysłałem, no nie będę mówił, że nie. Więc no mam nadzieję, że tutaj widz dostał, że widz się cieszy i że widz będzie brał dalej oczywiście udział w giveawayach. Możesz się też pochwalić na Discordzie, na specjalnym kanale Pochwal się, tak on się chyba nazywa, więc zapraszam serdecznie do wbijania, no i tak jak mówię, będzie dzisiaj wieczorem jakiś giveaway na Discordzie, więc sobie obserwuj, no i te giveaway będą też co jakiś czas dodawane. A wupa boom, 400 zł, pierwsze otwarcie dało nam nóż, no powiem tak, jest tu naprawdę potencjał, tym bardziej, że spada kolejna kosa na Classic Knife'y, no kosztują sporo, 800 kosztuje ten, co teraz wypadł, skrzynka Wronka, no niestety tutaj pusto, no i zobaczmy, skrzynia Neptun, jako ostatnia, 400 zł chyba kosztuje jedna taka, no i również tak nie za ciekawie, ale bitwa, co najważniejsze, jest wygrana. 2390 zł. No jakkolwiek tutaj można powiedzieć, że troszkę udało nam się uniknąć, że tak powiem, wyzerowania się na tym filmie, no to jeszcze nie jest koniec, tak? To jeszcze nie jest koniec. Na mnie czekają jeszcze tutaj skrzynki widzów, więc mam nadzieję, że te skrzynki widzów coś tutaj faktycznie ciekawego zaproponują. Może jakiś 1 złoty strzał? Zobaczymy. Weźmy skrzynki od 500 do 1000 i zobaczmy, co my tu mamy. Mamy 6%, my mamy 3% na hola. Powiem tak, znalazłem tutaj naprawdę bardzo ciekawą skrzynię, gdzie między innymi mamy do trafienia Dragon Lorkę. 31% na to, że poleci nam totalnie nic, więc przekonajmy się. 1300 zł, jedno takie otwarcie. Nie, no to sobie jaja robisz, naprawdę, naprawdę mieliśmy 70% koło, że poleci cokolwiek innego, a mi spada akurat ta naklejka na 30%. No powiem tak, no, jak uderzam w te właśnie low procenty, to nie leci nic, a jak w te wyższe raz tutaj, że tak powiem, uwierzyłem w nie, no to dostaję te niższe. No to jest naprawdę XD. 1000 zł nam zostało, więc no zróbmy to po prostu, co ma, że tak powiem, nadejść. No mamy tutaj Croxy Medusa Free. Zobaczmy, czy faktycznie będzie takie free, bo na jedną taką skrzynkę mnie stać 11%. Jeżeli tu polecimy do zestary, no to, no nie wiem, będziemy zarobieni, ale no niestety, no cóż, no raz się przegrywa, jak mawia powiedzenie.